Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Orłowski. No dziś wyjątkowo ze wschodu. Wyjątkowo, bo będziemy rozmawiać bezpośrednio z Ukrainą. Władysław Kowalczuk jest moim Państwa gościem, politolog, ale przede wszystkim dzisiaj żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy. Witam Cię, Władysław, serdecznie. Dzień dobry. No, rozpoczniemy oczywiście od tematów aktualnych dotyczących tego, co dzieje się na froncie i w całym kraju, o tej sytuacji wojennej. No, oczywiście nie mieliśmy okazji rozmawiać od jakiegoś czasu i wydawać by się mogło, że chciałbym od Ciebie takie podsumowanie tych kilkunastu tygodni, ale no jest jeden temat, który myślę przynajmniej na Ukrainie, ale też w bardzo wielu miejscach na świecie poruszył media, a mianowicie ostrzał Kijowa, w ogóle ostrzał ukraińskich miast, ostrzał celów cywilnych. No to ostatnie tygodnie, ostatnie dni w zasadzie były wyjątkowo krwawe na Ukrainie. No, powiem tak, ostrzał w tego szpitalu dla dzieci w ogóle mnie nie zaskoczył, to jest tradycyjna taktyka Rosjan. Jeżeli ktoś czytał taką bardzo znaną książkę byłego agenta FSB Aleksandra Litwinienki, po polsku chyba tytuł brzmi Wysadzić Rosję, to ta osoba, Aleksander Litwinienko, on uciekł na zachód właśnie do Londynu i napisał takie świadectwo zbrodni wojennych Rosji jeszcze w latach 90., kiedy wysadzali, normalnie wysadzali bloki mieszkalne, żeby zrzucić winę na Czeczenów i stworzyć tak zwany casus belli dla wojny. Jeżeli chodzi o kontekst Ukrainy, Putin po prostu, możemy powiedzieć wprost, on nie zna na tyle dobrze mentalność Ukraińców, na przykład tak dobrze, jak znał Stalin czy jakiś inny z takich wodzów radzieckich, ponieważ ten terror, on prowokuje jeszcze większy sprzeciw, nawet jeżeli tak popatrzeć na reakcję społeczeństwa, to w ciągu doby na ten szpital Ahmadyt ludzie, biznes, taka wspólnota blogerów, no, zebrali mniej więcej, ale już podejrzewam, że już więcej niż 250 milionów hrywien w ciągu doby. Czyli taka idea Putina zastraszyć Ukrainę, no, nie zadziałała po prostu. To bardziej moim zdaniem zadziałało na naszych sojuszników z NATO, którzy cały czas mówią, że nie trzeba eskalacji, że NATO nie jest przygotowane na wojnę z Rosją. No i powiedzmy wprost, NATO nie jest przygotowane. Za cały czas istnienia aliansu NATO, NATO nie było w podobnej wojnie, w której jesteśmy my. I teraz to też nie jest tajemnica, no, dużo instruktorów, nie tylko my jeździmy na zachód, czy tam na przykład do Polski, czy do innych krajów, żeby szkolić naszych żołnierzy, no przede wszystkim też w tym, z tego co osobiście wiem, bo też kontaktuję z polskimi żołnierzami, są nasi instruktorzy w Polsce, którzy na przykład przekazują swoje doświadczenia używania FPV dronu na froncie przedstawicielom Wojska Polskiego, więc naprawdę NATO nie jest przygotowany i podobny atak był kolejną demonstracją siły Putina, że on nie odstąpi od swojego celu i że podobnych ataków będzie więcej, bo wie, że po prostu mu nic nie zrobią. Zapytam Cię, bo ten atak w ogóle na Kijów, na cele, na ten zmasowany atak, który obserwowaliśmy, on wydarzył się na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO. Ja przeczytałem taką opinię byłego agenta FSB, że to był dosyć jasny sygnał wysłany z Moskwy właśnie do NATO, że słuchajcie, ja nie cofnę się przed niczym, ja będę kontynuował tę wojnę, ile tylko będę mógł. Ty też ze swojej perspektywy tak to widzisz, że to był konkretny sygnał polityczny wysłany, że to nie był przypadek, że na kilkanaście godzin przed robi się taki ostrzał konkretnie celów cywilnych, a nie wojskowych, bo przecież te rakiety spadały też chociażby w Krzywym Rogu czy innych miastach ukraińskich. Putin dał do zrozumienia wszystkim, że on zgodził się tylko
na warunki, że Ukraina będzie miała status neutralny, że będzie miała ograniczone siły zbrojne i że po prostu te tereny, które Rosja przyjęła od lutego 2022 roku, ona zostawi za sobą. Tak czy inaczej wszyscy wiedzą, że Ukraina na to się nie zgodzi. No i też mamy taką od razu kwestię. Jeżeli pogodzić się na podobny scenariusz, co będzie dalej? U nas już krążą takie prognozy, że po prostu Rosja, jeżeli ona przejmie Ukrainę, to zacznie mobilizację i ci, którzy na przykład teraz nie chcą służyć wojsku, to oni będą służyć wojsku, ale już nie w ukraińskim, a w wojsku rosyjskim. I no, gdzie dalej pójdzie to wojsko, wiadomo. Nawet bez względu na sympatię polityczną w Polsce, ale tutaj warto podstawać Lecha Kaczyńskiego, który mówił, i to się, no, ta prognoza się sprawdziła, że no, najpierw była Gruzja, później Ukraina. No i dalej, jeżeli Ukraina nie wytrzyma tego, to co będzie? Podejrzewam, że dalej, jak mówił właśnie Kaczyński, że kraje nadbałtyckie i Polska. No tak, to jest rzecz przypominana również w Polsce wielokrotnie. Te przemówienie Lecha, przepraszam, Kaczyńskiego, świętej pamięci w Tbilisi, kiedy to wraz z innymi prezydentami, premierami był w Tbilisi w trakcie wojny rosyjsko-gruzińskiej inwazji Rosji na Gruzję. Ale wspomniałeś o tym planie, który przedstawił Władimir Putin, ten plan kremlowski nazywany planem pokoju. No, pytanie, czy aby na pewno tak powinniśmy o tym mówić, no ale pojawia się wczoraj sondaż i też sondaż, który odbił się dosyć szerokim echem w polskich mediach. Sondaż wykonany przez think tank Centrum Razumkowa, jeśli dobrze pamiętam. I w tym sondażu 44% obywateli Ukrainy opowiada się za tym, żeby rozpocząć negocjacje pokojowe. Oczywiście, jak się wczytamy w ten sondaż szczegółowo, to później jak rozkładamy go na czynniki pierwsze, to widzimy, że w kolejnym pytaniu ci ludzie mówią o tym, że nie zgodzą się na warunki przedstawiane przez Putina, że nie ma mowy o wycofaniu wojsk z regionów, nie ma mowy o neutralnym statusie Ukrainy itd., itd. No, ale jednak poszło w świat 44%. Twoim zdaniem to jest kwestia tego, że ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z konsekwencji, czy może już kwestia pewnego rodzaju zmęczenia tą wojną? Szczególnie mnie to interesuje w kontekście tego, że najwięcej zwolenników jest w centrum i na południu, a nie na wschodzie, gdzie walczą faktycznie, gdzie toczą się ciężkie walki, gdzie trwają ostrzały. No, zacznijmy od tego, że na wschodzie ciężko zrobić podobne sondaże. No, z wiadomych powodów. Ale z drugiej strony teraz po prostu słowo tam negocjacje, ono tak bardzo jest drażliwe dla ukraińskiego społeczeństwa, bo jeżeli no, ktoś głębiej tam interesuje się polityką, to każdy wie, że wojnę można skończyć nawet jutro, prowadząc negocjacje, tylko kwestia, na jakich warunkach skończy się wojna, bo każda wojna kończy się negocjacjami. I właśnie tutaj warto zwrócić na to, co mówił Zelenski podczas swojej ostatniej wizyty do Stanów Zjednoczonych, podczas szczytu NATO, że nikt nie prosi NATO brać udział w tej wojnie, że nikt nie prosi, żeby kraje NATO wysyłali żołnierzy na Ukrainę. My prosimy broń. Broń, jak najwięcej broni. I chodzi o to, że Putin, on rozumie, że jeżeli jego taktyka takiego terroru, ona działa, to zastrasza państwo NATO. Właśnie teraz możemy zauważyć, że no, największe takie walki trwają właśnie w Donbasie. I to też o czym świadczy, bo jak wiemy, zbliżają się wybory w Stanach i na razie nie wiemy, kto wygra, jaki będzie kurs geopolityczny kolejnego prezydenta, czego w ogóle oczekiwać od Donalda Trumpa. Więc moim zdaniem Rosja stara się uzyskać taką przewagę strategiczną i taktyczną na froncie, żeby mieć lepszą pozycję negocjacyjną, jeżeli dojdzie jednak do kolejnego spotkania, jak był ten summit pokojowy ostatnio, i
kolejny szczyt NATO, czy kolejny szczyt pokojowy, żeby po prostu mieć no, takie lepszą pozycję negocjacyjną, ponieważ sam Zelenski powiedział, że na kolejnym szczycie NATO oni oczekują kogoś od kogoś z przedstawicieli Rosji. Bo to też jest taka teoria, to nie ma niestety, nie ma polskiego tłumaczenia tego określenia, a mianowicie to wiemy doskonale, że Rosja stosuje pewnego rodzaju nie tylko wojnę militarną, ale też wojnę propagandową. W przypadku Ukrainy to jest IPSO, jeżeli dobrze pamiętam, takiego skrótu się używa, jeżeli chodzi o tą wojnę propagandową. Nie ma bezpośredniego tłumaczenia na polski niestety, ale... Operacja informacyjno-psychologiczna. Okej, no to dobrze, że się dowiedziałem, jak to tłumaczyć, ale chodzi oczywiście o tą kwestię propagandową. I teraz pytanie jest takie, bo taką teorię też usłyszałem, że Rosja proponując jakieś plany pokojowe, i to wiadomo, że one nie są do zaakceptowania, i powtarzając cały czas, my jesteśmy za rozwiązaniem pokojowym, mówi to Pieskow, mówi to nawet czasem Miedwiediew, to jemu też się czasem to zdarza, mówi to Putin w oficjalnym przemówieniu, że tym elementem wojny propagandowej Rosji w tym momencie jest stworzenie takiego obrazu na świecie, ja nie mówię w krajach NATO, ale w szeroko pojętym świecie, że to Rosja jest po stronie pokoju, że to Rosjanie mówią, że chcą pokojowo zakończyć ten konflikt. To może, czy ty się z taką teorią zgadzasz, że właśnie to jest też element walki propagandowej na całym świecie, tej rosyjskiej propagandy, żeby pokazać, my jesteśmy tym gołąbkiem pokoju, my chcemy pokoju, chcemy rozwiązań. No. Wiesz, celem każdej propagandy wojennej jest przedstawienie ofiary tą stroną, która sprowokowała konflikt. Dokładnie to samo robił Hitler po prowokacji w Gliwicach. Też kwestia Sudetów, że oni przecież tylko bronią Niemców sudeckich. Cel propagandy wojennej przedstawić, że to właśnie u nas nie było innej opcji niż zacząć wojnę, bo my się bronimy. No dalej spójrzmy na to tak, że propaganda jest taka bardzo różnostronna, powiedzmy to tak. Najpierw Rosja mówi, że oni zaczynają specjalną operację wojenną, ponieważ Ukraina chciała dołączyć do NATO, a oni nie mogą patrzeć na to, jak alians zbliża się do ich granic. No i to jest głupota, ponieważ sam wiesz, że swoimi działaniami sprowokowali to, że dołączyły do NATO Szwecja i Finlandia. No Finlandia to Putina zapytali, co on sądzi o tym, że Finlandia dołączyła do NATO. No i powiedział, a to nie nasza sprawa. I to właśnie śmiesznie brzmi, ponieważ Putin zaczyna wojnę, bo rzekomo Ukraina chce dołączyć do NATO, chociaż nie było żadnych takich przekazów czy jakichś gestów od NATO, że no, już jutro tam albo za rok Ukraina będzie no, członkiem NATO. I on zaczyna wojnę. A tutaj Finlandia dołączyła do NATO, no i powiedzmy tam od Finlandii do Petersburga tak sobie. Na ile pamiętam, no 150 km, czyli NATO już pod granicami Rosji i to nigdy jej nie przeszkadzało. I Rosja cały czas no, stara się to przedstawić, że to oni właśnie chcą pokoju i że oni nas wyzwalają od jakiejś dyktatury. I co ciekawe, powiem ci kilka takich przykładów ich operacji informacyjno-psychologicznych, jak oni to przedstawiają, że oni piszą na przykład jakiś taki przekaz tam przez TikTok, Facebook, Twitter, że Ukraina zamknęła granice, konstytucja na razie nie działa, bo jest stan wojenny i propagują taką narrację, że Ukraina powoli zmierza w kierunku Korei Północnej. I co najgorsze, że no większość takich, no powiem wprost, głupich blogerów no, bierze te narracje i zaczynają sami nagrywać podobne materiały, że na przykład, że jest ten terror TCK, chyba
bo to w Polsce też już popularne słowo, że jest taki agresywny pobór do wojska, że to przypomina Koreę Północną, że to jest dyktatura, bo nie ma wyborów. Przecież my z tobą nawet rozmawialiśmy w ostatnim naszym wywiadzie i ja mówiłem, że Rosja zacznie taką propagandę, że patrzcie, w Rosji dyktatura, ale są wybory prezydenta, a Ukraina jest państwem demokratycznym i wyborów prezydenta nie ma. I właśnie po tym, jak odbyły się wybory w Rosji, ten przekaz był we wszystkich sieciach społecznościowych, w Telegramie, dużo o tym pisali. I z drugiej strony oni też po ostrzale tego szpitala dla dzieci Achmatowych, oni zaczęli tak działać już w kolejnym kierunku, tak zwanej wojny, jeżeli dobrze pamiętam, w Paragwaju, że tam po prostu nie było, po tej wojnie nie było mężczyzn w społeczeństwie i profinansowali u nas blogerów i oni zaczęli mówić, że trzeba kończyć wojnę, bo nie chcemy, żeby było tak jak w Paragwaju. I to taka była narracja od razu po tym, jak odbył się ten ostrzał, zaczęło w naszych sieciach społecznościowych, że trzeba kończyć, bo zły pokój lepszy za dobrą wojnę. I właśnie niektórzy z tych blogerów no to poszli na rozmowy do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. No właśnie, bo jeszcze cię dopytam, bo mówisz, że część osób uznaje, że zły pokój jest lepszy od wojny. Twoim zdaniem z tych 44%, którzy odpowiadają, część z nich oczywiście nie do końca się zastanowiła nad odpowiedzią, ale ile osób tak realnie w społeczeństwie naprawdę sądzi, że zły pokój jest lepszy od wojny, że już oddajmy to, co mamy, tylko po to, żeby po prostu nie było działań wojennych? Czasami mogę usłyszeć coś takiego, ale nie powiedziałbym, że to ma charakter jakiś masowy. No, ludzie są głupi. Jeżeli pamiętam mój pierwszy wyjazd na front, w Kramatorsku był ostrzał w takiej dość znanej restauracji RIA. No, po prostu uderzenie rakietów, kiedy tam było dużo ludzi, cywilów, wojennych. No i kto to zorganizował? Był człowiek, który przekazał dane geolokalizacji tej restauracji. No i zapłacili mu, jeżeli przeliczyć na złote, to mniej więcej 150 zł za podobną informację. Ludzie są często głupi, powiedzmy wprost, i oni nie rozumieją, czym to może się skończyć. Czym może skończyć się pokój? Wróćmy na przykład do Czeczenii. Jak Rosjanie przegrali pierwszą wojnę w Czeczenii, to oni wzięli taką przerwę. No i potem była druga wojna czeczenska. Pokój potrzebny jest Putinowi dlatego, żeby zwiększyć produkcję zbroi, zorganizować masową mobilizację i żeby trochę odpocząć i uderzyć znów. Taka fundamentalna, ja bym powiedział, fundamentalny błąd Zachodu, że oni nie wierzą, że z Putinem nie można się dogadać. Po prostu, jeżeli była Norymberga dla nazizmu, dla komunizmu nie było Norymbergi. I to właśnie jest konsekwencja tego, że zbrodnie komunizmu nie zostały potępione. Ideologia nie została zakazana. I jak widzimy teraz, o czym mówi Putin, że nawet jeżeli wziąć pod uwagę jego wywiad z Takerem Carlsonem, on powiedział wprost, że Ukraina, jego zdaniem, to część Rosji i właśnie z tego punktu widzenia to jest wojna domowa, ale to nie jest wojna domowa i wszyscy o tym wiemy. Po prostu właśnie Putin powiedział, że upadek Związku Radzieckiego to jest największa katastrofa geopolityczna wieku XXI. No, wyobraźmy sobie, że jakiś niemiecki polityk albo kanclerz powiedziałby, że upadek III Rzeszy to jest największa katastrofa geopolityczna XX wieku.
przepraszam, bo powiedziałem 21 wieku. No, wiemy dobrze, co by z takim człowiekiem było. Ale mimo to, że komuniści dokonali więcej zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ta ideologia nie została potępiona i teraz my widzimy odrodzenie tego, bo ludzie często mają krótką pamięć. Jeżeli oni mieszkają w takich miastach, gdzie wojna, no, że nie ma takiego uczucia tej wojny, że no, te alarmy powietrzne, no, czasami jakieś ostrzały, bo na przykład na zachodzie to tych ostrzałów no, prawie nie ma, to tworzy taką iluzję bezpieczeństwa, że wojna to gdzieś daleko, ale to nie jest daleko, to cały czas z nami, bo jeżeli podpisać jakieś warunki pokojowe, po prostu będą kolejne porozumienia mińskie, gdzie Putin będzie dyktował, że Ukraina tam zgadza się na status neutralny, na federalizację, bo jeżeli na przykład zostawią za sobą te terytoria przed inwazją w 2022 roku, Putin mówił wprost, że oni chcą oddać nam obwody donieckie i ługańskie, obwód donieckie i ługański, ale pod warunkiem, że oni tam będą mieli swoje sądy, swoją policję, że będzie amnestia dla wszystkich bojowników samozwańczych republik. I czym by to się skończyło? Skończyłoby się tym, że Putin osiągnąłby takiego celu, że on nie musi już prowadzić działań wojennych, bo w razie czego on może po prostu grozić wznowieniem tych działań. Na przykład jeżeli Ukraina zmierza w kierunku NATO, Putin mógłby po prostu powiedzieć, ok, zmierzacie do NATO, no to my zaczynamy znów walczyć. To po prostu takie narzędzie presji politycznej, którego on mógłby cały czas używać, gdybyśmy zgodzili się na te jego warunki przed 2022 rokiem. To jeszcze chcę o jedną rzecz cię dopytać odnośnie tych kwestii negocjacyjnych, rozmów pokojowych, bo ja mam wrażenie, że Putin od samego początku wojny stawiał jednak dużo wyżej swoje żądania. On oczywiście nie schodzi z tych głównych, ale minimalnie jednak schodkami jest coraz niżej. I ja mam takie wrażenie, że może jemu jest potrzebny ten pokój szybciej niż Ukraińcom, że tak naprawdę to Putin ma poważne problemy, o których my nie wiemy. No te zmiany na Kremlu też następowały i to nie jest przypadek, że Szojgu stracił swoje stanowisko. W jego miejsce wszedł ekonomista, który może też nie do końca daje sobie radę z sytuacją w Rosji. No i Putin po prostu wie, że no albo teraz wywalczy sobie pokój, albo za chwilę, czyli ta chwila na wojnie oznacza pół roku, rok, półtora roku, będzie miał ogromne problemy. No, zacznijmy od tego, że Putin próbował przejąć Charków. No, pamiętamy sytuację w takim mieście jak Wołczansk, że oni zaatakowali, liczyli na i wszyscy oczekiwali, że zacznie się taka ofensywa wojsk rosyjskich na Charków i na całą północ, na Sumy na przykład, inne miasta. No i ta ofensywa, jak wiemy, mu się nie udała. Teraz widzimy, że cały czas no Rosja, my oczywiście też ponosimy straty na froncie, ale nie pamiętam, ktoś po prostu liczył, ile Rosja traci no, na froncie ludzi miesięcznie. Porównywali to, ile ludzi miesięcznie Rosja mobilizuje. Mniej więcej wychodziło taki numer jak 20 tysięcy i zrozumieli, że mniej więcej tyle ludzi Rosja no, na froncie właśnie traci, rannymi albo zabitymi. Cały czas trzeba po prostu doładowywać te rezerwy i no wiadomo, że potrzebuje pokoju, no ale nie dlatego, że chce skończyć wojnę. Potrzebują pokoju, tak jak było no, właśnie z wojną w Czeczeniu, żeby po prostu
zwiększyć produkcję broni, no i zorganizować mobilizację i przede wszystkim przeanalizować błędy roku 2022, żeby już zaatakować lepiej. Jeśli chodzi o tę kwestię strat, to Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii podało, że teraz średnia żołnierzy, tych, którzy są zabijani bądź ranni, to jest ponad 1000, jeśli chodzi o Rosję, czyli w tym przypadku nawet ten bilans się nie zgadza, ponieważ mniej więcej około 30 tysięcy miesięcznie tracą, a 20 tysięcy jest mobilizowanych. Zresztą też z tą mobilizacją to jest różnie, bo niektóre szacunki mówią, że ta pełna mobilizacja to jest tylko 15 tysięcy żołnierzy, także to faktycznie może być bilans na minusie, ale to jest pewnie kwestia już statystyk. I to takich bardzo matematycznych. To jeszcze Cię zapytam o jeden temat przy okazji tej naszej rozmowy. Myślę, że temat ważny i dla Polski, i dla Ukrainy, tylko trochę w innych tematach. I dlatego też chciałbym poznać właśnie opinię żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy i Ukraińca na temat szczytu NATO, który odbył się w Waszyngtonie. Wiadomo, że Polska jechała tam trochę w innym celu, Ukraina w innym, no ale jak przede wszystkim Wy, Ukraińcy, odbieracie ten szczyt? Co usłyszeliście, co chcieliście usłyszeć, a czego nie usłyszeliście, co liczyliście, że jednak usłyszycie? No, Ukraińcy już nie liczą, że ktoś nas przyjmie do NATO, bo NATO obawia się eskalacji z Rosją. I nikt tam nie liczył, że będą jakieś takie przekazy, które mogą znaczyć dla nas to, że coś w najbliższym czasie się zmieni, że tam w sumie powiedzieli to, co zawsze, ale przynajmniej dziś mówią bardziej realistycznie, że w najbliższe 10 lat Ukraina nie będzie członkiem NATO. Więc Ukraińcy mają to bardziej sceptyczne nastroje w stosunku do podobnych inicjatyw. Raczej liczą na to, co usłyszą jakieś pozytywne wiadomości na temat dostaw broni i właśnie o tym było, że dostaniemy jeszcze kilka jednostek systemów Patriot, co jest dobrym znakiem, ponieważ słyszałem, że Charków, przygraniczne miasta na północy, Donbas, najczęściej Rosja robi ostrzały właśnie z swojej awiacji, więc potrzebujemy w jakiś sposób zasłonić niebo, żeby nie ponosić takie przede wszystkim straty wśród ludności cywilnych, wśród żołnierzy i infrastruktury krytycznej, która jest cały czas celem Rosji, bo Rosja celowo niszczy infrastrukturę. Jak wiesz, że teraz mamy problemy z prądem, nawet jak widzisz, nagrywamy materiał, siedzę na ulicy właśnie z tego powodu, że nie ma prądu w tym miejscu, w którym zawsze nagrywam. I w ten sposób oni oczekują, żeby wywierać na nas presję, że poddamy się, że zgodzimy się na ich warunki i wiadomo, że oni też, jeżeli chodzi o propagandę, to prowadzą swoją propagandę w takim kierunku, że po prostu Ukraina cały czas będzie miała problemy z prądem, że Ukraina będzie bez prądu, bez światła, że pogrążą Ukrainę w taką, nie wiem, czy można tak powiedzieć, w taką wieczną taką noc, że cały czas będą tak robić, póki nie osiągną swojego celu. Tylko nie rozumieją tego, że ludzie już przyzwyczają się, że kupują generatory, EcoFlow, powerbanki, i wszyscy rozumieją, że lepiej być bez światła, bez prądu, ale nie z Rosją. To jeszcze Cię zapytam o tą kwestię, która padła przed szczytem NATO, dokładnie kiedy Wołodymyr Zełenski był w Polsce. Podpisana umowa to oczywiście zupełnie inna kwestia, ale pojawiła się ta kwestia wykorzystywania systemów Patriot po polskiej stronie i strzelania w kierunku rakiet, które w polskim kierunku by leciały. Polska miałaby
takowe rakiety zestrzeliwać. Ja ci nie zapytam o skuteczność takiego rozwiązania, tylko cię zapytam też jako politologa, obserwatora polityki od wielu lat. Jak pierwszy raz usłyszałeś o takim pomyśle, no to od razu stwierdziłeś, że to jest nierealne, że to jest po prostu taka wrzutka polityczna, która jest potrzebna? No, moim zdaniem może tak być, jeżeli dojdzie do jakiegoś odrębnego porozumienia między Polską a Ukrainą. Ale tak czy inaczej to jest też zagrożeniem dla NATO, bo Putin wielokrotnie mówił, chociaż no, w tej kwestii oni mogą mówić co chcą, ale nic nie mogą zrobić, bo on mówił, że wszystkie dostawy broni z krajów NATO będą postrzegane przez Rosję jak udział w wojnie. Ale też moim zdaniem w Warszawie rozumieją, że jeżeli NATO ma takie podejście do sytuacji na Ukrainie, to moim zdaniem w Warszawie są wątpliwości, czy NATO będzie też broniło Polskę w razie agresji rosyjskiej na Polskę. Więc na pewno podobna inicjatywa, ona jeszcze musi być przeanalizowana i to jeszcze kwestia wielu takich spotkań oraz negocjacji, bo też wiadomo, że no, polski rząd, jak każdy demokratyczny rząd, zależy od sympatii wyborców. To nie jest Rosja, to nie jest Iran i Korea Północna, że oni mogą się nie liczyć z opinią publiczną. Im po prostu rząd może robić co chce, bez względu na to, na kogo będą głosowali obywatele. Ich to po prostu nie obchodzi. To właśnie taka pułapka systemów demokratycznych, że i Rosja to doskonale wie, że w każdym systemie demokratycznym politycy zależą od opinii publicznej. Więc oni starają się jak najwięcej manipulować opinią publiczną, że mówić, że Ukraina tam skorumpowany kraj, że to, że tam broni, że nie warto robić dostawy broni, bo to prowadzi do eskalacji, ale jak można zauważyć, im więcej u nas jest broni, tym łatwiej nam jest, co jest logiczne, powstrzymać Rosję. I tym dalej jest wojna właśnie od NATO i Unii Europejskiej. Kiedyś jeszcze w 2022 roku miałem wywiad z jednym radio. Amerykanie mnie zapytali, dlaczego rząd amerykański powinien pomagać Ukrainie bronić się przed Rosją. No ja wtedy odpowiedziałem wprost, to już jest taka podstawa tej wojny, że Unia Europejska, NATO, Amerykanie powinni dawać Ukrainie broń nie dlatego, że jesteśmy tacy fajni i nie możemy zrobić jakiejś produkcji własnej broni. Właśnie robimy na przykład wszystkie drony, które niszczą rosyjskie rafinerie ropy, to są właśnie drony ukraińskiej produkcji. Chodzi o to, że tej broni jest za mało i dlatego potrzebujemy dostaw. Jeżeli no, Amerykanie nie chcą dawać broń, od której i tak mają zysk, bo zamawiają broń firm amerykańskich i więc podatek za broń płaci się do budżetu amerykańskiego. I wtedy ja mu odpowiedziałem, że Amerykanie powinni pomagać Ukrainie, żeby nie wysyłać swoich żołnierzy do Europy walczyć z Rosją, ponieważ każdy kongresmen amerykański, każdy tam polityk z administracji, nieważne którego prezydenta, on w jakiś sposób będzie musiał wytłumaczyć, dlaczego Amerykanie wchodzą w kolejną wojnę po tym, jak wycofali swoje wojska z Afganistanu. No wiemy, że ten układ polityczny jest i te zależności są, w tym akurat w kwestii zbijania rakiet przez Polaków, to jest też kwestia tego, że te systemy Patriot są amerykańskie, więc Amerykanie muszą przede wszystkim wyrazić zgodę na ich użycie, bo to jest sprzęt, który należy do Amerykanów. No to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Władz, ja bardzo ci dziękuję za to, że udało ci się znaleźć czas, że mogliśmy porozmawiać, przeanalizować, też pokazać państwu trochę inny obraz tej sytuacji, o której mówimy.
My staramy się pokazywać oczywiście obraz wojny jak najbardziej realistycznie, tylko możemy, też zaglądamy właśnie nie tylko do polskich ekspertów, ale również do osób po stronie ukraińskiej, żeby pewne rzeczy nam tłumaczyli. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Jan Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.